Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry. Gramy w Sacred 2, kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy tu. Jesteśmy w rejonie bagiennym. Tutaj nas prowadzi quest główny, ale tak jak mówię, pod koniec poprzedniego odcinka udamy się do portu Skrzydlatych. Miałem niestety przerwę w nagrywaniu chwilową. Na kanale tego nie będzie widać, no bo miałem ze 2 czy 3 odcinki nagrane do przodu. Także je publikowałem, ale miałem przerwę w nagrywaniu i wiem, że mamy tutaj tych 4 bossów do zabicia, którzy mnie zmucili pod koniec ostatniego odcinka. Poszedłem sobie tam, taki cwaniaczek, chciałem tam kurde rytuał przerwać, no ale nie wyszło. Wiem, że miałem tam iść dzisiaj i jest hydra, ale odpuścimy sobie to dzisiaj, zostawimy ich na razie w spokoju. Pogram troszeczkę tak normalnie i przeniesiemy się od razu tu. Ogarniemy sobie ten port Skrzydlatych, zobaczymy co tam jest w ogóle. Questa głównego chwilowo jeszcze nie chcę robić, chcę zobaczyć co jest tutaj. No nic, sprawdźmy jak to wygląda. Sprawdźmy w ogóle jak to wygląda na mapie. To wygląda tak, tu jest monolit, jest parę questów, jest nasza skrzynka. Idzie się gdzieś chyba tędy, tu jest już pierwszy quest, proszę bardzo. No dobra, pogadajmy z pierwszą osobą napotkaną. Juhalti. Witaj w kryształowej krainie. Zachowaj ostrożność podczas swoich wędrówek. My, Serafie, korzystamy z tych ziem, by utrzymać się w formie i zadbać o pożywienie. Radzimy ci nie zapuszczać się póki co w odległe zakątki. W pierwszej kolejności warto jest udać się do monolitów wskrzeszeń. Potem skieruj kroki ku wieży zegarowej. No, monolit wskrzeszeń, to ja wiem, że trzeba się tam udać. No ale dobra. Tak zostaliśmy poinformowani, to tak będziemy robić. Drugi quest. Daran, zbierz 35 futer Yeti i przynieś do Hateranuma. Ty tam, wyglądasz na kogoś, kto nie przepuści okazji do zarobku. Pozwól, że się przedstawię, jestem Daran, handlarz futer w 8 pokoleniu. Terytorium Serafi to istna kopalnia złota. Futra Yeti osiągają niebotyczne ceny. Mam tyle pracy, że nie mam kiedy pójść na polowanie. Dlatego potrzebuję ciebie. Upoluj 35 Yeti i przynieś ich futra do Hateranuma, mojego pośrednika. Nie stracisz na tym. No dobra, będziemy ich tam zabijać pewnie gdzieś po kolei. Kupiec, czy mamy coś dla kupca? Nie, mamy całkowicie plecak wyczyszczony, nic nie mamy. A zobaczymy, czy sama idzie do nas. Zobaczymy, czy ma coś z klejnotów ciekawego. Szansa na odepchnięcie, szansa na unik. No nie, nic, co by nas interesowało za bardzo. Mam problemy z głosem, ogólnie z gardłem, także... No, jakoś spróbuję... O, tutaj coś jest. Jakoś spróbuję przetrwać ten odcinek i mówić w miarę wyraźnie. Staram się. No dobra, zobaczymy. Nasza skrzyneczka też, tam nic nie potrzebujemy ze skrzynki chyba. Tak mi się wydaje, że my tu nic nie potrzebujemy. Ale mamy rupieci w niej nazbierane ładnych. No dobra, zostawiamy to w spokoju tak jak jest. Idziemy dalej. Idziemy dalej, zobaczmy na mapie jak to wygląda. Level dopiero zaczęty, 58, także raczej się nie uda wbić w tym odcinku kolejnego. Tutaj pierwsze kroki są... Aha, bo no, ona nam kazała... Tak jakbyśmy w ogóle nie wiedzieli jak w to grać. Może to było trzeba przyjść dużo wcześniej, a nie teraz. No ale zobaczymy. Kraina wygląda całkiem fajnie, coś mi przycina delikatnie. Ale spoko, tu jest czarownik. Czarownik nam jest niepotrzebny. No dobra, musimy monolit odpalić, bo tak chce quest. No to mamy odpalony. Czy do niej trzeba wrócić? Nie, trzeba iść dalej. To taki ciąg questów, chyba, nie wiem, tutorial na to wychodzi. Czy tu jest coś, bo te kamienie się tam świeciły tak jakoś dziwnie. A tu jest ścieżka, to była ścieżka w bok, jeszcze zajrzyjmy. Zajrzyjmy co jest tutaj, no zbadajmy wszystko dookoła, czy to się da? Nie da się tu nic zrobić. Aha, tu trafiamy gdzieś. Tu jest jakiś budynek. Obróćmy go sobie. Nie da się tu wejść. To w ogóle się tu nie da wejść. Dobra, nie da się, to się nie da. O, pod tym kamikiem coś jest. Proszę bardzo, pancerne skrzydła. Pancerne skrzydła, no to tak nieszczególnie nas interesują. Idziemy dalej. No i teraz nie będę wiedział, pod które kamienki się świecą, ale, a które nie. Tutaj tak słabo to widać. Dobra, monolit odpalony. Dobrą ścieżką idziemy?
Dobra, idziemy. Tutaj będzie kolejny quest. Piękna brama. A nie, minęliśmy. Halo? Gdzie jest ktoś od questa? Zobaczmy na mapie, jak to wygląda. Aha, musimy tu dojść i skręcić. Dobra. Dobra, dobra, wszystko już wiem. Zróbmy tak, jak gra nam każe. Tu są jacyś przeciwnicy. Oj, nowa odmiana przeciwników. Wilkan. Saksensor. Tych to znamy, rzucających kamieniami. Oj, blokujących nas paskudnie. Dobra, trzeba się troszeczkę rozkręcić. O kurde, to zepsułem to. Chyba to zepsułem. Ty, patrzcie, co tu się wyprawia. To do nas strzela w ogóle. Aha. O kurcze. Czy coś z nich wypadło? Nie. Jest pan kamieniarz. Jakiś Yeti. A od Yeti mamy zbierać te futra, także dobrze jest ich zabijać. Dobra, nie są jacyś wymagający. Za mocno. To coś do nas strzela. To trzeba będzie zabijać takie... Znaczy zabijać jak zabijać, rozwalać takie rzeczy. Okej. Okay. Tamci zostali tam. Dobra, idziemy na razie do tego questa tutaj. Zobaczyć, co tam od nas chcą. Jak już tu jesteśmy. O, ktoś tu sobie leży. Halo. Wilkan mnie zaskoczył. Oj, no przykro mi bardzo. Chyba umarła. No cóż, zdarza się. Musimy się nie dać zaskoczyć. O, tutaj też kogoś zaskoczył. Dobra, tej pomożemy. Bardzo ładnie, szybko i bez problemu. No to chyba ten, bo ten jakiś czempion jest. Aha, 4 z 6. Dobra, musimy je pokonywać. Okej. Okay. Okej, okay, to nie ma większego problemu. 5. I 6. No, podbiegnij, halo. Dobra. Mamy 6. Gdzie jest quest? Musimy wrócić z powrotem, tak? No dobra, przenieśmy się. Będzie szybciej, nie będziemy chodzić na piechotę. Ogarniemy sobie w ten sposób. No i jesteśmy znowu pod balonem. Latencja dała się zaskoczyć Wilkanowi. Kolejna Serafia zawiodła. Dobra robota, dziękuję. Możesz odejść. To wszystko? No dobra. Idźmy do niej, sprzedajmy, co mamy do sprzedania, skoro już tu jesteśmy. Dużo nie mamy oczywiście, no. Pozbądźmy się tego, co mamy, żeby nam plecaka nie zagracało. No idziemy jeszcze raz tą samą drogą. Idziemy teraz do przodu. No to nie jest jakoś mocno rozbudowane, aczkolwiek może tu być trochę questów. Możemy tu spędzić ze 2 odcinki tak naprawdę. To nie wygląda jakby to tak w jeden odcinek. Zależy, ile będzie questów właśnie, bo... No ale jak to jest taka dodatkowa kraina, to powinno być trochę. No zobaczmy. Zobaczymy. Oczywiście Yeti musimy zabijać. Halo, chodź panie. A nie, to nie ty. Ciebie to nie muszę już zabijać. 35 Yeti musimy znaleźć. Dosyć sporo. Ten kamień do nas strzela. Kolejny Yeti zabity. I płomienna nowa wypadła, tak? Jeszcze jeden Yeti. Ja to widzę, że raczej z Yeti nie będzie problemu, bo jest ich dużo. Także spoko. Idziemy ścieżką oczywiście. Spróbujemy zbadać całą krainę. Nie krzycz tak głośno. Ale się rozpadło, patrzcie jak się rozpada. To do góry poleciało. Dobra, i ten oczywiście we mnie kamieniem rzuca, no bo jakby było inaczej. Pozabijani. To kolejna grupka. No bij go. Dobra, trzeba się pozbyć tych. O. Najlepiej to całej tej gromady. O, jakiś pierścień. O, zielony pierścień wypadł. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tamci mnie nie atakują chwilowo. Wytrzymałość plus 14, regeneracja na każde trafienie. No proszę bardzo. Siła plus 6, wartość obrony przeciwnika. Wytrzymałość, regeneracja. O, to taki sam jak ten. Dobra, zamieniamy.
Zamieniamy z tamtym. A tak troszeczkę spadnie, ale regeneracja za każde trafienie wzrasta. Dobra. Ładnie, ładnie. Pierwszy zielony przedmiot dzisiaj. Normalnie, naprawdę regeneracja skill jest teraz momentalna już. I to też do nas strzela. Nie zadaje jakichś wielkich obrażeń. No, zabij go. Dobra, tego kamieniarza też. Rzuca tymi kamykami w kurza. To coś. Rozwalone. Biegnie za nami Yeti. Poczekam, aż podbiegnie. O, właśnie, żeby go od razu gradem ciosów załatwić też. No, jeszcze trochę brakuje tych Yeti. Rzućmy okiem na mapę. Jesteśmy w... no tak... połowie drogi donikąd tak naprawdę. I już mam znowu zregenerowany skill. Bardzo ładnie. Proszę mnie nie bić kamieniami, halo. Tutaj będzie za chwilę znowu quest. Zaraz poczytamy, zobaczymy co ktoś od nas chce. O, tu jakiś kurde śnieżny troll. Muszę patrzeć, żeby nie zginąć czasami. Ja tutaj atakuję mocno. Coś znowu zielonego wypadło. Ale najpierw załatwmy tego, żeby zobaczyć co to jest. Co to jest? Pancerz 111. No spoko. Spoko. Gdziekolwiek to mogę włożyć, bo nie wiem. Ale zostawię. Spoko, jakaś runa ciekawa. Drugi ciekawy zielony przedmiot. A dopiero mamy jakieś 10 minut odcinka z kawałkiem. Także całkiem spoko. Wszyscy, kolejny troll. I jeszcze jeden Yeti. Jest champion. Też już nie żyje. Dobra, tu jest quest oczywiście. Posprzątaliśmy dookoła, nikt nas nie powinien zaatakować raczej. Za mną! Hej ty! Tak, ty! Wiem, że jestem tylko duchem, ale nie musisz stać jak słup soli i się na mnie gapić. Mam dla ciebie zadanie. Jeśli jesteś zainteresowany, chodź za mną. No mogę. Gdzieś poszedł. Tam poszedłeś. No to idę za tobą. Tak sobie zaznaczyłem, żeby wiedzieć, o właśnie, w którą stronę iść, ale nie wiem, w którą. Rzućmy okiem na mapę. Chyba tędy trzeba by było przejść. Tak to przynajmniej wygląda. Albo znowu idę nie od tej strony, co trzeba. Nie, tędy, bo tu jest ścieżka, widzę u góry. Raczej dobrze idziemy tym razem. Tego zabijemy. Oczywiście liczę na to, że jakieś ciekawe przedmioty wypadną. Nie, skóra tylko wyleciała. No właśnie, może miksturki na szybszy przyrost doświadczenia byśmy sobie tu zużywali. Bo tych stworów jest tutaj troszkę. Wszystko rozwaliliśmy dookoła. Dobra, co on tam chciał od nas? Kazał iść za sobą. Pewnie będzie chciał mnie bić zaraz. Dobra, co ty tu chciałeś? Kiedyś w tym miejscu stała nasza wioska. Wiedliśmy tu spokojne życie w odosobnieniu. Później pojawiły się serafie i zabiły nas wszystkich, bo chciały urządzić ten swój cholerny plac zabaw. Od tego czasu nienawidzimy żywych, wszystkich. Nasze dusze łakną zemsty. Gin, śmiertelna istota. Mówiłem, że będzie chciał nas zabić. No kurde. No kurcze. Wszystkie duchy trzeba zabić, tak? Dobra. 13 zabitych. Na szczęście odporność na ogień rzuconą, także udało się. Wszyscy? Wszyscy, tu już nic więcej nie ma. I co? I łazi tu ktoś i coś ode mnie chce. Gdzie? Tutaj dalej, czyli musimy przejść tędy. Dobra, idziemy zobaczyć co on chce. Może znowu będzie chciał, żeby go zabić.
Jak to duch, to pewnie nie udało mi się go dać. Znaczy on zniknął, chyba zamienił się w jakieś... O, tu łazi większy. Halo, panie śnieżny troll, nie wiem z jakiej przyczyny, ale mam cię zabić. Aha, bo ty jesteś od tego questa, no dobra. Czyli w sumie tamten quest się skończył po prostu. Zabiłem go i tyle. Krótki i bezproblemowy questik był, na to wychodzi. Wszystko, wszystko. Ciekawe jest, czy z tych coś wylatuje, ale chyba nie przyuważyłem przynajmniej, żeby coś wylatywało. Dobra, to są łowcy futer, czyli... No, wracamy na drogę. Pójdziemy może tędy, zobaczymy, czy to się da obejść. Wracamy na drogę, a... No, te futra to będziemy zdobywać w międzyczasie. Tu tych Yeti wychodzi na to, że jest dosyć sporo. Ja nie będę się specjalnie za nimi uganiał. Będę zblokował. Nie będę się za nimi specjalnie uganiał. Ja bym chciał dotrzeć właśnie na ścieżkę z powrotem. Tędy pójdziemy. Gdzieś tutaj powinniśmy dotrzeć. No, jeszcze ty. Dobra, dziękuję. Okej, no jesteśmy. O, tu nawet rzeka jest jakaś fajna. Jezioro. Już tu rozwaliłem. Jak to wygląda na mapie? Aha, tu jest jeziorko, tak. Jest kolejny monolit i kolejne dwa questy się pokazały. Dobra. Wejdziemy. No jest kolejny śnieżny troll. Czyli w sumie Yeti, bo z niego też to futro wypada. Jest nowa laska rozpłatania, ale to nie będzie dla nas. Dobra, tutaj Yeti Champion. Trochę rzeczy z niego. Żmijowy hełm. Przepraszam. Płomienną nową sobie dodamy. Lodowy kryształ mamy dużo. Nemesis Vedana. To jest ciekawe. Aha. Ognisty relik 73. No to już nas nie interesuje za bardzo. Signet, druga broń zostaje. Cena sprzedaży to niekoniecznie. Reszta... No to nas nie interesuje za bardzo. Reszta nie bardzo. Idzie do sprzedania, jak tylko się nadarzy okazja. A jak na razie to tu widzę kolegę z kołem, czyli będzie można odpalić teleporter znowu. To można zabić. Znaczy zabić, zniszczyć. Te kryształy, one chyba nie żyją ogólnie same w sobie. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej zwiedzać wyspę. Co tu jest? Tu jest kryształ do zniszczenia. Bez tych kryształów nic nie wypada, to takie... Ale ciebie też byśmy tutaj ogarnęli właśnie. Jak już jesteśmy tu, to gin, paskudo, gdzie poszedłeś? Chodź tu do mnie. Dziękuję. Dobra, balon. Witam pana, odblokujemy sobie ten balon. I wejdziemy do środka zobaczyć, co nam tu powiedzą ciekawego. A, bo tu jest quest, dobra. Nas tu nie przyatakuje na razie chyba nikt. Zabij felona. Cóż, to nieco upokarzające. Chciałabym zostać jedną z wielkich łowczyń, ale najpierw muszę zabić felona. Nie mam jednak pojęcia, jak to zrobić. Nie wiem dlaczego, ale gdy patrzę bestii w oczy, to bam! Zapominam wszystko, czego mnie nauczono. Ze wyjątkiem tego, jak uciec. Nie wiem. Może to przez zbytnią ekscytację? Czy ktoś tak dzielny jak ty mógłby zabić dla mnie felona? Byłabym dozgonnie wdzięczna. No mogę, kimkolwiek on jest. Nie wiem, kto to jest w ogóle. Dobra, rzućmy okiem. Rzućmy okiem na łapę. A on tu jest gdzieś niedaleko. No zaraz go spróbujemy. Próbujemy zabić, tylko że będziemy musieli się przedrzeć przez tłum jeszcze innych przeciwników. Jak tu przejść tutaj? Chyba przede mnie z tej strony, co trzeba. Zobaczmy. Zobaczmy na małej mapie, bo na tej najlepiej widać. Tędy jakoś tutaj się trzeba przedostać. Dobra.
Aha, bo te kryształy wszystkie to są do zniszczenia. O, proszę bardzo, możemy sobie to niszczyć. Tutaj też, tamten też. Tutaj wygląda, jakby coś wyleciało, ale nic nie wyleciało. Portala nie będziemy tutaj odpalać na razie, chociaż nie wiem, kim jest Felon. Miecz krwawych driad. O, proszę bardzo, jakiś mieczyk wypadł. Ciekawe. Zaraz sobie go obadamy. Mamy już tych mieczy, kilka rodzajów. Kolejny. Używamy ogólnie magicznych teraz. Oni lodowe, są odporni na lodowe, nie na magię. Można by było w sumie tymi tu z nimi walczyć. To by były chyba najbardziej sensowne miecze. Ci na truciznę znowu. Ci kamieni to na wszystko. Są odporni oczywiście, to mam na myśli. Złudna pałka wypadła jeszcze, dobra. Czy mam tu spokój? Mam tu spokój. Dobra, chciałbym zobaczyć, co to za... O kurczątko! No, to jest miecz dla ognia. No to spoko, to sobie zrobimy po swojemu. Złudna pałka. Broń członkowa też od ognia, ale... Ale mieczyk wygląda super. Dobra. Będziemy go oglądać jeszcze. Na pewno zrobimy go pod ogień, tylko i wyłącznie. Może też kombinację jeszcze kolejnych mieczyków zrobimy, że będzie magia i... Chociaż no w sumie tu już nie mam miejsca. Tutaj jest magia i trucizna. Można było zrobić ogień lód. Nie, no to jest bez sensu kombinacja, bo stwory są odporne albo na to także. Znaczy, albo takie, które są fizyczne i nieodporne są na jedno i drugie, także tak, do takich można było zastosować taką kombinację mieczy. Śniewająca gotowość. Dobra, my tu dalej krążymy wokół tego Felona, czy jak mu tam. Nie wiem, kim on jest. O, tu jest chyba. Nie, tutaj jest Yeti. A tu mamy questa w ogóle. Oj, kurczę, przeniosłem się tam. Nie chciałem. Ale ja musiałem zabić tego i przegapiłem gdzieś. Nie wiem, kim on był, ale go chyba zabiłem. Jak już tu jestem, to oddam jej tego questa. Cudownie. Jestem teraz prawdziwą łowczynią. Stokrotne dzięki. No tak. Przyjmijmy, że jesteś prawdziwą łowczynią. Bo ja zabiłem tego stwora. Kimkolwiek był. Nie wiem, nie zauważyłem, w którym momencie go zabiłem. Przyznam, bez bicia, że nie bardzo kojarzę, w którym momencie zabiłem... Wykonałem questa. Dobra, idźmy tam na górę, bo tam jest jeszcze jeden quest jakiś. Mieczem się zainteresowałem, tym, który wypadł. I nie zauważyłem nawet, w którym momencie wykonałem właśnie tego questa. Nieważne, ważne, że jest zrobione. Dobra, Yeti, gin, paskudo. Okej, magiczny mur, ale to nie na nas. Ktoś tu coś od nas chce, ale brzydki jesteś. Samotny ogr. Pomóż mi znaleźć drogę do domu. Moja jest zgubiona ciągle lub znowu? Nie wie. Moja nie rozumie, tak jest. Moja polowała z moja przyjaciele i moja się zgubiła. Mówią, że jeśli być zgubiony, musisz iść prosto aż do domu. Jeśli moja dojdzie na koniec świata, ręka Boga podniesie i ustawi po drugiej stronie dysku. Co? Ty nie wiedzieć, że świat to dysk? Moja iść prosto od wielu dni i teraz być tu. Pomóc, proszę. Cokolwiek gadasz, to muszę cię odstawić aż tam, tak? No dobra, panie ogr. Chodź. Tylko nie wdawaj się w awantury, żebym nie musiał cię bronić. Idziemy do ścieżki. Pójdziemy ścieżką. Tak będzie chyba najwygodniej. Tak chyba będzie najwygodniej i prawdopodobnie najbezpieczniej też.
mnie teraz zblokował. Ten skill by był dobry. Pyk. I pyk. Taka magia się porobiła. Okej. Okay. Doszliśmy do ścieżki. Teraz ścieżką. To niedaleko jest w sumie, to przejdziemy się na piechotę. Nie będę tu nic kombinował. Zresztą tu inaczej się nie da za bardzo. Żadnego innego portala nie mamy. Okej. Okay. Jeszcze jeden. I oczywiście kamieniarz, no bo jakby było inaczej. Kolejna grupa wilków. Wilkany, dokładnie rzecz ujmując. No, przyjmijmy, że to wilki. Dobra, tu będzie trzeba skręcić. O, może tędy gdzieś pójdziemy. Tak, tu jest dobry moment, żeby skręcić. Na to wychodzi. O, z tego miejsca łatwo jest dotrzeć na wybrzeże. Dziękuję za informację. Aha, on se sam już pójdzie. No i miło z jego strony. Ej, chodź tu. Czuję morską bryzę. Moja, dziękuję. Stąd już trafię do domu. No to na razie. Poszedł sobie. Poszedł sobie. Tutaj oczywiście on sobie poszedł, no bo tutaj, o, tego mamy zaznaczonego. Czyli kolejna skóra. Futro dokładnie. Zostało jeszcze kilka. Dobra. To tak myślę, że możemy się przenieść od razu tutaj. Idziemy dalej. Powędrujemy sobie dalej. Pójdziemy ścieżką, zobaczymy, czy się jakieś questy tutaj pojawią. No i będziemy zabijać dalej te Yeti. Dla futer. Niszczyć to. No, bigo. Tu na razie jest dużo przeciwników. Okej. No bij go. Dobra, pozbierajmy sobie wszystko. Dobra, mamy wszystko zebrane. Tu idzie jeszcze jeden od futra. No, podejdźmy do niego. O, tu ich jest dużo. No, chyba zrobimy tego questa w ogóle zaraz. No, panowie mnie tu obskoczyli. Pierwszą miksturkę musiałem zużyć. Futer. No bij go. Właśnie, au. Bijemy po głowie. Dobra, cios za cios. Cios za cios. Teraz. Tam są dalej troszeczkę. Dobra, mieliśmy się drogi trzymać. Gdzie jest droga? Tu jest droga. Nie idziemy zgodnie z drogą. O, zepsułem kryształa przy okazji. Zepsułem kryształa. Chodźcie tutaj. Znowu mnie zablokowali. Skoczę do tego. I go zdokautuję troszkę. Teraz ty. Teraz ty. No. No bij. 34. Mściwa obrączka jakaś wypada. Ten będzie ostatni od skóry. No patrzcie, jeszcze ucieknie. Może mi się wyleczył w ogóle. Nie mogę się ruszyć. Teraz już się mogę ruszyć. To go stłukę. Jest ostatnia skóra. Dobra. Ogarnięte. Cisza, spokój się zrobiła przez chwilę. Łowca futer, ale... Łowca futer jest tutaj.
Czyli nie wracamy do... Aha, bo tam ja miałem oddać to komuś. To nie było powiedziane, że muszę wrócić z powrotem. Dobra, to jak jesteśmy tutaj, to oddajmy te futra. No da, bo teoretycznie na drodze do tego monolitu drugiego powinniśmy wszystkich pozabijać, no i mieć te futra zdobyte, tak jak mniej więcej wyszło. Mściwa obrączka, wszystkie umiejętności plus 2, bardzo ładne. No ale nie wymienię za te pierścienie. Patrzę, co tu mamy. Nic ciekawego więcej nie wpadło. Ten lodowy kryształ to tak nie bardzo. Dobra, będzie trzeba się cofnąć w pewnym momencie do tego kupca tam na samym początku. Nie wiem, czy to teraz nie zrobić w sumie. Dajmy najpierw questa. O, jest. Huteranum. Powinien tu być, ale go nie ma. Może serafie coś wiedzą. Porozmawiam z nimi. One siedzą na jakichś basztach takich. Futra? Zbierasz futra dla Huteranuma? Poczekaj chwilę. Mówi mi, że jest badaczem. Wywożenie futer z kryształowej krainy jest zakazane prawem. Powinieneś to wiedzieć. Cóż, ja mu dam, kiedy go... Patrz, tam jest. Gdzie jest? Halo, gdzie jesteś? To ty jesteś? Ktoś się podpalił. To ona go chyba podpaliła. Ten nieuczciwy handlarz ma za swoje. A ty się stąd wynoś. Uwierzę ci na słowo, że zabierając te futra nie wiedziałeś o zakazie handlu nimi. Chociaż prawo domaga się kary, okaże w tym przypadku litość. No, dziękuję. Znowu się władowałem w jakąś głupotę. O, kolega od futra chyba nie żyje. No cóż, przykro mi bardzo. Dobra, kółko się nie zrestowało standardowo. Przeniesiemy się tutaj. Przeniesiemy się tutaj, weźmiemy sobie... Pójdziemy do skrzyneczki i do kupca. Sprzedamy wszystko, żeby mieć pusty plecak, a później przeniesiemy się z powrotem tam gdzie... Gdzie... Wykonujemy quest. Dobra, sprzedajmy. Ta złudna pałka nam nie będzie potrzebna do niczego. To też... No, tego mogłem nie sprzedawać. No, ale dobra, za późno. To jest wszystko niepotrzebne. Gitara. Miecz. Całkiem niezły. Dobra, a mamy tu kowala od razu. Także my sobie to wszystko ogarniemy. Weźmiemy ten mieczyk. Weźmiemy oczywiście grudkę lawy. I obrażenia fizyczne, jakby podniósł w nim o 12%, to by przerobił na obrażenia od ognia. Miesiące na ogień jest jeszcze. Druga broń, kolejny z drugą bronią. Już mamy chyba za dużo tych z drugą bronią. No tak, tu jest jeszcze jeden. Dobra, będziemy je sprzedawać. Za dużo jest. Jeszcze jeden. Mamy 4 aż. Jeszcze jeden. Dobra, nazbieraliśmy za dużo tych pierścionków. No nie, czy wypadałoby porobić jakieś porządki, przynajmniej z tymi, bo te tak zbieram. Oj, tu miecze. Tu są miecze. My tego i tak wszystkiego nie będziemy zużywać. To jest kolejna druga broń. Dobra. Tak samo te. Dobra. To jest jakieś fajne. To zostawimy. To tę zieloną runę. Już mamy Nik, Zuo, 3 i Lu. 4 tak, może sobie ustawmy je po kolei. I one dają pancerz ogólnie. Różnej jakości, dobry. To można by było, nie wiem gdzie te runy można wkładać w sumie, ale można by było w jakieś fajne ubranie, jeśli będzie możliwość. Dobra. Mściwa obrączka daje wszystkie umiejętności plus 2, to sobie zostawimy. I ostatni to jest elitarny pierścień, siła plus 6, tak, bo to my zdjęliśmy go z palca. Tu są wisiory. No dobra, niech będzie to mniej więcej tak. Ten lodowy kryształ możemy opchnąć jeden. Okej. Okay. Mam dla ciebie jeszcze parę pierścionków, które nam są całkowicie zbędne. Dziękuję. I teraz idziemy do kowala. Idą, panie kowal. Mamy trochę kasy do wydania. Chcielibyśmy
grudkę lawy. Ja mogę tak, mogę grudkę lawy i chcielibyśmy ten pierścionek. Milion wydaliśmy, no ładnie. I teraz zrzućmy te miecze i załóżmy ten. No, kurde. O kurczę, ale to wygląda. O, zapalił się, dobra. No, ładny jest, ładny jest. Ładny jest mieczyk, proszę bardzo. Fajnie wygląda, kurde, taka głowa tutaj. Ale nie będziemy go używać. Nie będziemy go używać. Z tym rozcinaczem kości by się nadawał. Nie, to jest duma kłana. Duma kłana, z nim by się nadawał. No ale mówię tak, obrażenia, chociaż w sumie. Obrażenia od lodu i od ognia w jednym tym, to tak. Ja wiem. Zostawimy go sobie w skrzynce na razie. Zostawimy go sobie w skrzynce, a te sobie weźmiemy z sobą. Okej, okay. Tutaj mamy jeszcze kilka różnych mieczy. No to już taki gotowy, zrobiony do walki. No z tym skrzydłem by to nieźle wyglądało. Powiem wam, jakby tak założył. Nie używamy tarczy, ale można fajną postać stworzyć, taką wizualnie wyglądającą. Jakby wziął to i wziął to. I teraz zostawił skrzynkę w spokoju. Proszę bardzo. Wyglądamy tak, o, całkiem ciekawie. Dobra, koniec tego dobrego. Mieczyk zostawiamy sobie. Oczywiście tarcza też jest nieulepszona. No i jeszcze mamy ten topór tutaj. Rzucamy sobie z powrotem mieczyki te, które używamy. Okej, okay. Ustawiamy sobie ogniowe oczywiście. Bo chyba najlepiej się sprawdzają. I przenosimy się tam z powrotem. Dobra, jesteśmy tu, gdzie mieliśmy być. I idziemy dalej ścieżką. Tutaj się oczywiście nie odświeżyło kółko, ale to nas nie interesuje. Przy najbliższym koście powinno zniknąć. Także na razie niech sobie będzie. I tak wiemy, że tam nie potrzebujemy nic. To możemy zepsuć. 1400 punktów doświadczenia za zniszczenie takiego kryształu. Nie za dużo, nie za mało. Na level to i tak nie ma co liczyć w tym odcinku. Gdzie uciekasz? Wężowe, chyba zwiewne skrzydła tam były. Teraz ty i ty i ty. Okej, okay. Idziemy dalej. Tamtego Yeti już zostawię. Nie będę ich wszystkich tutaj mordował. Bez przesady. Ci, co nam się nawiną na drodze i nie będą chcieli zajść, no to będzie trzeba ich zabić. Nie szukam tych kryjówek takich pod kamieniami, bo nie widzę, nie wiem, które, gdzie są, by trzeba było każdy kamyk przeglądać. Nie wiem, czym one się wyróżniają jakoś tak bardzo. Dobra, teraz ty i ty. Okej. Okay. Kolejny troll, przepraszam, Yeti, kolejny troll. Buład z niego wypadł, dobra. Tutaj nie ma żadnych questów chwilowo. Idziemy sobie dalej. No weźcie mnie, odblokujcie. No patrzcie, rzuca we mnie tymi kamieniami, się ruszyć nie mogę. Okej, okay. Perytowy rozpruwacz. Siekam ich tymi mieczami całkiem konkretnie tutaj. Chodź, Yeti, chodź. Coś ciebie wypadło? Żmijowe coś. No bo jakieś mieczyki, obrączka, broń strzelecka, to nie bardzo. Żmijowe zwiewne skrzydła i żmijowe zwiewne skrzydła, proszę bardzo. A mamy lepsze. Mamy lepsze, wyglądają ciekawiej. Zejdziemy. Lekki napój mentora.
No, pojawiają się questy powolutku. Most rozpierający się nad niczym. O kurde, ale to wygląda fajnie. No, powiem wam, że spoko. Całkiem nieźle to wygląda. A to tam można też zniszczyć, takie jakieś kamyki małe. Dobra, można i tak. Idzie jakiś nowy sex sensor, a to on był już. Jakiś taki dużo większy jest. Za to te pieski są mniejsze teraz. Te kryształy można też tu zniszczyć. Nic z nich nie ma. Punkty doświadczenia lecą, ale tak poza tym to chyba jeszcze nigdy nic z nich nie wyleciało. Jeszcze jeden. To są te felony. A, to ja takiego jakiegoś pieska miałem zabić dla niej. No to się nie dziwię, że nie zauważyłem przy ilości stworów, które tutaj na mnie napadają z każdej strony. Mogłem go przegapić. Znaczy, przegapiłem, bo nie wiedziałem nawet, czy go zabiłem. Coś mnie tutaj ogłuszył. O. No, jest nowy stwór. Ursaron. Kolejny. Dobra, te questy będą tutaj gdzieś niedaleko. I jeszcze jeden wielkolud. No ale czas reakcji jest w tym momencie naprawdę zmniejszony do bardzo niewielkiej ilości sekund w momencie, gdy uderzam. To regeneracja jest spoko. O, tu kurde, jest jakiś drakolin, jakiś nowy stwór. Tego jeszcze wcześniej, tego jeszcze do tej pory nie widziałem. Co ty robisz? Poza tym, że mnie prawie zabijasz. To jest smok ogólnie. Ale już nie żyje. Teraz ty. Dobra, a gdzie jest quest? O, tutaj do góry, dobrze, szedłem. Tam coś do mnie strzelało. Tu jest u góry dwa questy i na dole jeden i monolit. Czyli tutaj gdzieś będziemy się już kręcić do końca odcinka, prawdopodobnie patrząc na czas, jaki nam pozostał. To już tutaj za daleko nie będziemy chodzić. Witam, laboratorium. Macie skrzyneczkę jakąś, dziękuję. Macie drugą, bo tu widzę. Dziękuję. No i pewnie macie coś ciekawego do powiedzenia. Znajdź szwankujący generator i napraw go. Witaj, nazywam się Amicja. Jestem odpowiedzialna za populację potworów energii T. Doszły mnie słuchy, że liczba wilków na zachód stąd jest o wiele za wysoka. Serafia Marusza ledwo uszła z życiem, uciekając przed nimi. Wciąż jest w szoku. Odnajdź proszę generator, który regeneruje populację wilków, po czym go napraw. Reguluje, nie regeneruje. Reguluje populację wilków, po czym go napraw. Kopniak powinien załatwić sprawę. Aha, tak mam go naprawić. No dobra. Siostra Alezja. Zabij 31 zwierząt, wilków lub niedźwiedzi w ciągu 10 minut. Chcesz wiedzieć, co mi jest? Założyłam się ze swoją siostrą Lutencją. Kto zabije 100 dzikich zwierząt, wygrywa. Nie powinno być z tym problemu, bo z tego, co pamiętam, Lutencja jest sporo w tyle. Niestety mam skręcone kotki i muszę się wycofać z łowów. Zostało mi do zabicia jeszcze tylko 31 zwierząt. Polujesz je dla mnie? Problem w tym, że zostało tylko 10 minut. To muszą być niedźwiedzie lub wilki. O, to lecimy. Dobra. Niedźwiedzie lub wilki. Czy to są wilki? Felon to jest wilk? On się zalicza do tego? Nie zalicza się do tego. To się będzie zaliczało do tego. Zostaw mnie w spokoju, bo nie mam czasu. Dobra, spróbujmy. Niedźwiedzie lub wilki. Tu są wilki. Chodź. Mamy tylko 10 minut. O ile zabicie nie powoduje problemów, problem będzie pewnie znalezienie. Tu jest ten generator, który trzeba kopnąć. O, jaki ładny, świecący wilk. To mi wygląda na jeden z tych generatorów. Trzeba dać mu porządnego kopa. No właśnie, go kopnąłem. To przy okazji lecę szukać wilków, bo ja mam tutaj zajęcie. Nie, ty nie jesteś wilkiem. Halo, weźcie mnie, puśćcie.
Puśćcie mnie, bo nie mam czasu. 31, ale nie mogę znaleźć żadnych. Chyba mi się nie uda zabić. Tyle, ile oni chcą, bo nie mogę znaleźć w ogóle żadnych. Niedźwiedzie albo wilki. Tutaj są te wilkory, to chyba one też się będą do tego zaliczać. Wilkany, nie wilkory. Tak, one się też zaliczają do tego. Ale ciągle ich mało. Tu jest jeszcze jeden. A tu nikogo, nie ma nikogo. Ci za mną biegają tutaj całą gromadą. Nie widzę tu żadnych. Kurde. Za to stworów za mną łazi całe mnóstwo w tym momencie już. Naściągałem ich całą grupę, o tu jest niedźwiedź. Dobra, czas ich chyba pozabijać. Ciul, najwyżej nie zrobimy tego zadania. Już. Pozbyć tego ogona, bo bez niego, z nimi z tyłu to w ogóle nikogo nie znajdę. Niedźwiedź jeszcze. Jeszcze 20 trzeba. Nie mamy. Może się udać. Kolejny jest tutaj. No, on się nie zaliczył. Wilki, wilki, chodźcie wilki do mnie, wilki. Nie ma ani wilków, ani niedźwiedzi. Tu jest jeden. A nie, bo to też ten felon. A to nie on, nie o niego się rozchodzi. Nie tak prosto właśnie znaleźć ich tutaj. Mówię, zabicie ich nie nastręcza problemów najmniejszych, ale znalezienie ich w takiej ilości... No, już takie proste nie jest. Nie wiem, w którą stronę mam biec, tak ogólnie rzecz biorąc, żeby na nich natrafić w jakichś większych grupach. Biegnę tam, gdzie mnie quest prowadzi. Zobaczymy. No, akurat nie tędy. Też tak nie bardzo. Więcej łażę niż ich morduje. Dobra, wróćmy do ścieżki. Halo, do widzenia. Mam 5 minut. Raczej tego nie ogarniemy już teraz. No ale może akurat. O, tak to na pewno nie, jak będzie mi blokował. Dobra. Spróbujmy dotrzeć do ścieżki. Bo tutaj same te właśnie felony chodzą. Spróbujmy pobiec gdzieś w tę stronę. Może się uda za mostem właśnie więcej wilków i niedźwiedzi znaleźć. No, halo. Chodźcie, bo nie mam czasu. Cztery minuty. Nie ma nikogo. Kurde, chyba nie wyjdzie. Chyba się quest nie uda. Tu też te gamonie małe. Dobra, są. Zaczynają się pojawiać te, które nas interesują. 15. Chodź, chodź, chodź. Każdy jeden jest ważny. 16. Już mamy 20. Może się udać. Jest dobra miejscówka. Jest ich coraz więcej. Tych olejemy. Mogę sobie rzucać tymi kamieniami tam. Kolejne wilki. Wilki, wilki. Chodźcie, chodźcie. Właśnie, chodźcie tutaj.
25 powinno się udać. Jeszcze muszę na jakieś grupy dwie natrafić ciekawe i będzie po sprawie. Jest quest. No i co, nie ma nigdzie? Muszę po tych lasach pobiegać, może tu gdzieś znajdę. Jest kolejny. 26. Są jeszcze 3, bardzo ładnie. Dwadzieścia dziewięć, jeszcze tylko dwa. Tu jest jeden i to champion. Jest i potrzebujemy jeszcze jednego. Nie, ciebie. Ciebie nie chcę. Tu są. Muszą być. Są. Dobra, zrobiliśmy questa. Udało się. Udało się. Możemy na spokojnie powybijać resztę. Trok tkacza. Takie coś nam wyleciało. Nie wiem co to jest, ale takie coś nam wyleciało. Nie mrajmy, ja się tu uganiam za wilkami. Powoli będzie trzeba odcinek kończyć w ogóle. Nawet szybko dzisiaj jakoś mi tak czas przy grze zleciał. Całkiem przyjemnie się grało. Mówię, mam problem troszeczkę z głosem. Ogólnie mam katar i tak dalej, także jest mi ucznictwo, księga piąta wypadła. Jest mi dosyć ciężko tak mówić cały czas, ale... Ten się tutaj chyba zblokował coś, bo to nie jest quest. Aha, bo to jest cały czas to samo kółko, dobra. O, teraz zniknęło. Dobra, wróćmy tam. Zdążymy jeszcze tam wrócić na spokojnie. Przejdźmy się z powrotem, tę drogę tutaj pokonajmy. Szkieletowe umocnienie, czy jakoś tak. Co to takiego wypadło? Księga piąta, ucznictwo. Nie wiem, czy mamy... A, mamy podwójną. Dobra, to pójdzie do sprzedania. Święty relikt mrozu, 79. No już też słabszy niż to, co mamy. Nie rzucać we mnie kamieniami, halo. Jak tu ekwipunek przeglądam. Dobra, nie ma tu nic ciekawego. Wrócimy tam, spróbuję odpalić monolit, ten tu. To najpierw tam pobiegniemy, odpalimy monolit, a później poddajemy questy, no i w następnym odcinku będziemy szli dalej. Jednak myślę, że w tym rejonie spędzimy ze 3 odcinki, że to nie będzie tak hup-siup, żeby to przejść. Nie wiem, czy to jest jakiś boss na końcu tego. Albo w trakcie, bo niekoniecznie musi być na końcu. Może być i wcześniej jakiś, zobaczymy. Na razie spoko, na razie dzisiejszy odcinek całkiem spoko. Znaleźliśmy jedną fajną runę. Znaleźliśmy bardzo fajny miecz, którego na razie nie używam, ale może przyjdzie na niego pora. Nie wiem, fajny jest w każdym razie. Trochę questów tu porobiliśmy. No i genialny most nad niczym. Całkiem fajny most nad niczym, nad nicością. Troszkę oczy bolą tych wszystkich kryształów tutaj, no ale da się żyć. A tam jest kupiec w ogóle w tej. Go chyba nie przyuważyłem poprzednim razem, jak tam byliśmy tutaj, o tu. Chyba, że pojawił się dopiero teraz. No, w następnym odcinku jak tak dalej, jak tak pójdzie jak dzisiaj, to w następnym odcinku level wpadnie raczej na pewno. No te kamienie mnie blokują też, chyba że ten koleś mnie tam z tyłu... Znaczy kryształy, chyba że ten koleś z tyłu mnie kamieniem trafił i nie zauważyłem. Bo tam bieg za nami jeden, ale gdzieś zaginął w akcji. Dużo za kryształy i też w sumie dużo punktów leci, pomimo tego, że... Ten tu tworzy jakoś tak, pojawiają się. Mimo tego, że kryształy same w sobie nie stwarzają zagrożenia, bo one nas nie atakują. Znaczy, atakują tymi promieniami. Te małe chyba nie w ogóle nas nie atakują. Te większe jakimiś takimi strzelają dziwnymi promieniami. A nie, te małe też strzelają. Tutaj coś do... A, tu jest coś. To też do nas strzeliło i to. Trochę miksturek zużyłem.
Dobra. Grad ciosów wyleciał. Idziemy dalej. Idę do przodu, bo chcę jeszcze monolit odpalić, tak jak mówiłem. I dopiero później się cofniemy. Okej, posprzątane. Dlatego tego kolesia też tu zostawimy jeszcze w spokoju chwilowo. Przede wszystkim monolit, później będziemy wracać, to już będziemy robić tak, że będzie można odcinek cofnąć w każdym momencie. A, że monolit jest tutaj, gdzieś niedaleko. Zarzucę sobie tarczę, żeby się wyleczyć w międzyczasie troszkę. Podleczyć przynajmniej. Dobra, jest monolit. Pstryk, mamy go odpalonego. Cofniemy się. Tutaj same te kamienie są tak naprawdę. Nie będę ich wszystkich niszczył na razie. Doświadczenie leci. No, jakby nie było, doświadczenie leci. Dobra, zobaczmy, co on chce. Przyjęliśmy 15 małych i 25 dużych kryształów. No właśnie, dzięki temu wzięciu questa teraz będziemy mogli te kryształy rozwalać i przynajmniej profit jakiś z tego będzie. Wszystko straciłem, wszystko. Podejmij ryzyko, powiedział mój partner w interesach. Zdobądź nowe rynki, mówił. W serafiach tkwi potencjał. To jego słowa. I popatrz na mnie teraz. Wóz połamany, towar przepadł, a ja odmrażam tu sobie tyłek. Fantastycznie. Gdybym przynajmniej miał jakieś materiały budowlane, mógłbym postawić mały domek i otworzyć sklep. Ale tutaj ciężko o materiały budowlane. Chyba, że... zbuduję domek z kryształu. Dogadajmy się. Przyniesiesz mi 25 dużych i 15 małych kryształów, a gdy otworzę sklep, dostaniesz specjalny rabat. Co ty na to? No, ja na to jak na lato. Zgadzam się, ale musisz poczekać. Bo ja mam wiele rzeczy tu do zrobienia. Będziesz musiał na tyle poczekać, że... No nie wiem, do następnego odcinka to na pewno. No, to chyba z jakichś konkretnych miejsc te kryształy trzeba zdobywać. Znaczy tutaj jest na pewno, ale dobra, idziemy najpierw do... Tam już dzisiaj nie pójdziemy i tak. Pójdziemy sobie za to jeszcze tutaj. O, a tu jest chyba kryształ. Nie, tutaj po prostu... A tak, mały kryształ, one sobie tak leżą. A. No dobra, będziemy musieli chodzić tak i zbierać. Okej, ja myślałem, że one są ukryte w kryształach. Trzeba rozbijać kryształy i z nich będą wypadały kryształy, ale to wychodzi na to, że one sobie tak leżą po prostu. Dobra, idźmy tutaj, oddajmy tego questa jeszcze dzisiaj. Coś we mnie strzela tutaj. Okej, tu jest jeszcze jakiś czempion. Te felony tak skaczą. Dobra, prawie jesteśmy. O, tu jest kolejny kryształ. Jak będę widział, to będę zbierał. Dobra, nic za mną nie biegnie. Nie. Pojawił się kupiec w ogóle, jego tu wcześniej nie było. Nie wydaje mi się, nie widziałem go. Dobra, o, co to jest? Modyfikator wiedzy ochrony. Sprzedajmy wszystko, co jest nam niepotrzebne, czyli to. Wyśniewająca gotowość sobie zużyjemy. Grać czasów. A, też sobie dodamy. Zobaczymy, ile wyjdzie. W statystykach. Ta księga jest do sprzedania. To jest wszystko do sprzedania. Dobra, dziękuję. Grać czasów. 7-1. Pewnie będzie 7-3 sekundy, ale obrażenia wzrastają o 7. Dodajmy sobie. 7,5 sekundy. Teraz mamy 7,3, rozumiem, tak? 7,3, tak. Czyli znowu by trzeba było coś znaleźć, żeby można było zmniejszyć. U niego nic nie chcemy. Dobra, porozmawiajmy jeszcze z nią. Nie powiem. Łowca z ciebie nie byle jaki. No tak. Co tym razem chcesz? Przynieś mi doskonały kryształ. Serce łowcy dostaniemy. Mam dla ciebie kolejne zadanie, jeśli cię to interesuje. Zwycięzca tych zawodów otrzyma trofeum. Tym razem potrzebny im będzie kryształ. Czasami można je zdobyć od kryształowych potworów. Poszłabym, lecz wciąż mam spuchniętą kostkę. Zdobędziesz dla mnie doskonały kryształ? Doskonały kryształ mam zdobyć. Gorączkowo, a to gdzieś jest niedaleko. Ale rzućmy okiem. Rzućmy okiem jeszcze przed końcem odcinka. Jeszcze chwilę mamy to. Może zdobędziemy ten doskonały kryształ. Od razu. Jest kryształ doskonały? Nie ma. W ogóle nic nie wypadło z niego.
będzie ten doskonały kryształ. Przejdźmy tędy. O kurde, ale sporów się narobiło. No gdzie ty idziesz? Dobra, trochę się zamieszanie tu zrobiło, no ale dobrze jest. Wszyscy? Wszyscy. Obrączka wypadła za to. Spoko. Obrażenia 7-7. Nie no, poszliśmy szukać doskonałego kryształu. Znaleźliśmy mały. To coś powinno mieć, tak? No niekoniecznie. Tutaj jakiś champion jeszcze się pojawił. Napoje leczące się przydadzą, bo tu dosyć sporo ich zużywam. Ostatnimi czasy. Ale kto ma ten doskonały kryształ? O, tu kolejne zadania się pojawiają. Odszedłem troszeczkę na bok. Kawałek przyszedłem już. A już miałem odcinek kończyć, halo. No nie strzelaj we mnie. Dobra. Zobaczymy, ostatniego zabijemy. Jak nie wypadnie, no to nie wypadnie. No nie wypadł. Nie wiem ile będzie trzeba ich zabić. No idę coraz dalej, coraz dalej. Odpuszczę sobie tych. A spróbujemy dobić tego. Zobaczymy czy z niego wypadnie. No, też nie wypadło. No któryś wydropi prawdopodobnie. Będzie się później. No musi któryś wydropić. Cały doskonały kryształ. O tu w ogóle nie ma przejścia. On tam na dole jest. Da się dużo tych stworów tutaj. Dobra, powolutku kończymy odcinek. W tym ferworze walki zapomniałem, że już czas skończyć odcinek. Może ten pająk jest tym, który posiada ten doskonały kryształ, czy jakoś tak. Ale nie wiem, jak tam zejść. No, trzeba obejść to z tej strony. Dobra, ostatni stwór. Jeśli nie będzie miał, skończymy odcinek. Jeśli ma, no to zaniosę. Z nią na razie nie będziemy rozmawiać, ma tego questa, to ma. No nie ma niestety. Nie ma doskonałego kryształu też. O, ale tu jest blisko jeszcze jeden. To może ty. Jest, znaleźliśmy doskonały kryształ. Dobra, skoro znaleźliśmy doskonały kryształ, to możemy się przeteleportować tu. Przebiegniemy się szybko. I oddamy go. Nie będę się tu już z nikim awanturował. Po prostu biegnę. No może nawet do skróty jakoś pobiegniemy. Oczywiście będą mnie gonić. I na samym końcu i tak będę musiał ich zabić, ale to już... Zobaczymy ile za mną pobiegnie. No bo to jest tu niedaleko tak naprawdę. Zgarnę ich wszystkich. Pod samą bramą ich zabijemy. Norma wejściowa jest tu. A, tylko jeden przybieg. W sumie tylko jeden przybieg. Elegancko. Oddamy kryształ i kończymy odcinek. Doskonale. Cudownie. Doskonały kryształ. Fascynujące. Lutecja. Zzielenieje zazdrości. Serce łowcy dostaliśmy. To jest to. Czas regeneracji. Minus 4,7. Proszę bardzo. Pięknie. Regeneracja punktów życia. 6-5 sekundy. A, tu jest obrażenia od ognia. Dobra. To chyba wolę tak. Chyba wolę, żeby czas regeneracji 4-7. No to już 7 sekund tylko jest. Proszę bardzo. I obrażenia... To sobie zostawimy na pewno, ale to jest ten amulet ze smoczej łuski dostaliśmy. On jest taki dosyć szczególny. Dobry do ognia właśnie. To w ogóle lodowe chyba powinniśmy używać. Dobra. Ale na tym skończymy odcinek. Staniemy sobie tutaj na schodkach. Przekręcimy kamerę. Dobra, w następnym odcinku oczywiście idziemy dalej. Port skrzydlatych będziemy zwiedzać dalej, tą wyspę za portem. A na dzisiaj to tyle. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za wszystkie lajki, komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!